Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. Kupiłem na Allegro za 40 zł do testu wielofunkcyjny miernik portu USB. Fajna rzecz dla serwisantów, różnego rodzaju sprzętu komputerowego, czy też różnego rodzaju testerów urządzeń z wyjściami USB, na przykład laptopy, komputery i tym podobne. Za pomocą tego małego urządzonka, za aż 40 zł w stosunku do około 10 zł za taki zwykły mierniczek, to urządzenko daje nam sporo większe możliwości. Jakie? Ma większe spektrum pomiaru napięcia, prądu, daje nam tutaj informacje o temperaturze, pomiar impedancji odbiornika, tak więc dosyć dużo informacji za pomocą tego małego urządzonka możemy uzyskać. Czy 40 zł to dużo? Myślę, że nie, jeżeli to urządzenie będzie na siebie pracowało, ale przetestujmy sobie. Na przykład za pomocą tego urządzonka możemy zweryfikować, czy w laptopach, czy w komputerach oczywiście stacjonarnych, wszystkie porty USB są sprawne. Zróbmy sobie taki mały test. Tutaj do laptopa podepnijmy do złącza USB i zobaczmy, jaki wynik generuje ten właśnie miernik. Zobaczcie, że rozdzielczość tego małego mierniczka jest bardzo duża. Mamy tutaj dużo informacji. Zobaczcie, zmienimy sobie tutaj za pomocą przycisku opcję wyświetlania. O, taka jest bardzo czytelna, duże informacje na temat napięcia, prądu. Nas interesuje teraz, bo nie mamy żadnego odbiornika podłączonego, samo napięcie. Już widzimy, że z napięciem jest wszystko w porządku. Tu możemy przytrzymać dłużej ten przycisk i wyzerować wszystkie pomiary, czas trwania pomiaru na przykład i tak dalej. Przejdźmy jeszcze raz i tutaj mamy dodatkowo temperaturę w stopniach Celsjusza, jak widzicie. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy informacje o liniach cyfrowych D+, D-, czy jest wszystko z nimi w porządku. Tak więc jak widzimy, mamy tutaj możliwość zweryfikowania, czy port USB jest w pełni sprawny. Więc to jest naprawdę bardzo funkcjonalne urządzonko. Dobra, sprawdźmy sobie inny port. Wyciągamy, wsadzamy i znowu weryfikujemy na miejscu od razu. Zobaczcie, informacja o napięciu, wszystko jest, czyli porty tutaj sprawne. Jeżeli byśmy chcieli, możemy w każdej chwili do laptopa coś podłączyć na test. Zróbmy sobie taki pomiar oczywiście. Na przykład smartfona, ładowanie smartfona. Tutaj mamy smartfona Samsung Galaxy S7 dla przykładu. Tu sobie go połóżmy. Tutaj mamy kabelek oryginalny. Podłączmy sobie i zobaczmy, jaki pomiar będzie wygenerowany. Ciach. Ładowanie smartfona trwa. I zobaczcie, już mamy tutaj kilka informacji, czyli napięcie, jaka moc jest tego odbiornika, 1,9 W i jest też pobór prądu, natężenie prądu 0,38 A, jak widzicie, czyli dosyć niedużo. A zobaczcie, co ciekawego możemy odkryć, jeżeli zmienimy kabel, czyli nieoryginalny, a weźmy sobie kabelek na przykład nieoryginalny, ale moim zdaniem znacznie lepszej jakości z Nokii, bardzo stary kabel. I zróbmy sobie taki mały pomiar. Gruby, porządny kabel. Ciach. I w ten sposób można weryfikować też, czy kable są dobrej jakości, jaką mamy tam impedancję. Ok, podłączony mamy, czyli oporność. Jak podłączony mamy smartfon, zobaczcie, jakie teraz mamy pomiary. Po pierwsze mamy natężenie prądu już 0,47 A, czyli więcej. Moc 2,372 W. Jak widzicie, znacznie szybciej za pomocą tego innego kabla naładujemy nasz smartfon przykładowo. Co jeszcze możemy sprawdzić? Jeżeli dysponujemy w danym laptopie złączami USB takimi o znacznie wyższym prądzie ładowania, bo są takie laptopy, takie super church mają złącze USB, to w tym momencie możemy sobie zweryfikować, czy rzeczywiście tak jest. Ok, przejdźmy do innego pomiaru. Weźmy sobie ten nasz mierniczek. Zobaczcie, co dalej możemy sobie sprawdzić. Bierzemy sobie ładowarkę, na przykład oryginalną z Samsunga dla testu. No, tutaj mamy listwę zasilającą. Tu mamy ładowareczkę. Jaki pomiar powinniśmy mieć tutaj? Jeżeli nie mamy włączonego szybkiego ładowania, czyli wyższe napięcie, no to w takim wypadku 5 V. Tak jak zresztą... O, sorry. O, teraz powinno być 5 V, 2 A, tak jak widzicie. Lub 9 V, 1,67 A, jeżeli mamy włączone szybkie ładowanie w smartfonie. Dobra, bierzemy sobie taką ładowarkę, podłączamy sobie do niej nasz miernik. O, tak to wygląda. Podłączmy sobie na razie na tym kablu, jak widzicie tutaj, tym nieoryginalnym.
i zobaczcie, co się będzie działo. Porównamy sobie, że ta sama ładowarka z dwoma kablami, oryginalnym i nieoryginalnym, będą inne pomiary. Spójrzcie. Ładowareczka, uruchomimy sobie. Zmieńmy może tutaj. Oj, też oczywiście możemy linię D plus D minus przeglądać, ale przejdźmy sobie tu może do tego pomiaru, bo znacznie lepiej widzimy więcej. Zauważcie, że jest podświetlenie ekranu też tutaj, które możemy wyłączyć. Ale zostawmy sobie. 5V, 1,52 A, 7,9 W mocy, 8 ponad, zobaczcie, gdy wyświetlacz jest wyłączony. Gdy włączę teraz wyświetlacz, zobaczcie, przycisnę przycisk, automatycznie prąd spada, napięcie także i już mamy 5 W. Czyli znacznie szybciej naładujemy smartfona, gdy ten smartfon ma wyłączony wyświetlacz. Zobaczcie jeszcze raz. Chwilę odczekajmy i zobaczcie. Jeszcze dajmy sekundę. 1,45 A. No można tak powiedzieć, 1,5 A około. Na bieżąco mamy wszystkie wyniki. Dobra, 1,6 A nawet. 1,4, 1,6. A zobaczcie, co się teraz stanie, gdy zmienię kabel. Spójrzcie, wyłączę celowo, żeby wszystko było tak samo. Bierzemy kabelek sobie. Wymieniamy na oryginalny ten, który był w pudełku z S7. Tutaj mamy kabelek, podłączmy sobie. Taka sama sytuacja. Włączamy. I zobaczcie, że przy napięciu 5V, czyli tym takim ładowaniu przy włączonym ekranie, mamy tutaj znacznie mniejsze natężenie prądu, w związku z czym mamy też znacznie wolniejsze ładowanie. Zobaczcie, co się stanie. Zaraz się wyłączy ekran, jeszcze przyciemniony jest. O, teraz się wyłączył. I zobaczcie, co się dzieje. Na oryginalnym kablu, który nie jest w żaden sposób tutaj uszkodzony, nie ma żadnych problemów, tutaj nie rośnie nam już natężenie prądu. Bardzo wolno ładuje się w tym momencie smartfon, na tym cienkim, oryginalnym kablu. Zobaczcie sami. Do takich oczywiście wniosków nie doszlibyśmy w żaden inny sposób. Spójrzcie teraz na kolejną rzecz, czyli kabel ma tutaj ogromne znaczenie. Lepiej mieć te grube, porządne kable niż, no jak widzicie, te chude. Ale zobaczcie, co jeszcze możemy teraz zrobić. W smartfonie włączymy teraz szybkie ładowanie, te Quick Charge 2.0. Czyli przejdźmy sobie do baterii. O, sorry, nie tutaj. O, tu jest. Bateria. Włączmy sobie tutaj te szybkie ładowanie. Zaawansowane. Ustawienia zaawansowane. I tu szybkie ładowanie włączymy sobie teraz. I zobaczcie, do jakiego ciekawego znowu pomiaru można tutaj sobie dojść. Włączone jest. Więc tak, bierzemy sobie kabelek. No na razie oryginalny. I podłączmy się tutaj do smartfona. Ciach. I zobaczcie, co teraz za wyniki uzyskamy. 0,57 A natężenie, napięcie 5V. I zobaczcie, te szybkie ładowanie de facto będzie działać dopiero wtedy, kiedy smartfon wyłączy ekran. Spójrzcie, co się dzieje. Wyłączy się wyświetlacz. I zobaczcie, przeskoczyło nam napięcie na prawie 9V, około 9V i 1 A. Czyli szybkie ładowanie działa dopiero wówczas, gdy smartfon wyłączy wyświetlacz. Gdy tylko włączymy wyświetlacz, zobaczcie, przycisnę tu przycisk, automatycznie wraca na 5V na standardowe ładowanie. Tylko niestety nie szybkie. Do takich wniosków ciężko byłoby dojść, jeżeli takiego miernika nie mamy, prawda? A jako, że ten ma ograniczenie do 7,5 V, no to nie mógłbym weryfikować właśnie tych napięć tutaj około 9V, czy też Quick Charge 3.0 w innych smartfonach, 12V i tym podobne. Dlatego ten miernik jest po prostu niezastąpiony. Ten tańszy, no niestety, nie zda się tutaj. No i zobaczcie, i znowu. I włączę wyświetlacz, czyli 8 W było, teraz 3, 30 czy 40. A zobaczcie, co się stanie, jak wyłączę teraz na chwileczkę to. Inny kabel damy, czyli tamten z Nokii. Weźmy sobie ten kabelek tutaj, jak widzicie. Ok. Czyli oczywiście pomiarów można zrobić tutaj naprawdę bardzo wiele, więc można się nieźle pobawić przy tym. Ok, wyłączone zasilanie. Jak widzicie, jeszcze troszkę tam wygenerowanego prądu jest. Ok, podłączmy sobie tutaj
Siach. Dobra. I rozpoczynamy. Spójrzcie, co się teraz będzie działo. Na tym nieoryginalnym kablu do smartfona. Właśnie na kablu Nokia. Zobaczcie, przy ładowaniu na 5V, czyli tym standardowym, mamy tutaj ponad 1 amper natężenie, czyli prawie 6 W mocy. Czyli znacznie szybciej ładujemy przy włączonym wyświetlaczu. A przy wyłączonym wyświetlaczu mamy sytuację taką. Mamy taką sytuację, że co ciekawe, że na tym kablu, jak przy 5V, mamy znacznie szybsze ładowanie przy 5V, a przy już tych 9V, gdy ładowarka przeskakuje razem ze smartfonem na szybkie ładowanie, to tutaj już ten szybszy kabel już sobie mniej radzi, więc najwyraźniej ten kabel oryginalny daje sobie troszeczkę lepiej radę przy tym szybkim ładowaniu. Widzicie? 0,77 A, czyli 6,8 W moc pobierana przez odbiornik. Dobra, czekamy i nie rośnie. 0,70, 0,80. I zobaczcie jeszcze raz. Wróćmy do kabelka oryginalnego. Wyłączmy na chwilę listwę. Nie musimy wyłączać tej listwy, ale chcę, żeby były miarodajne wyniki, żeby żaden z Was nie mógł powiedzieć, że coś tam było nie tak. Ok, włączamy. I zobaczcie, i tutaj zamiast 1,1, 1,12, 1,17 ampera przy 5V, no to jak widzicie, na tym kablu jest kiszka przy ładowaniu takim standardowym, że tak powiem. Ale gdy tylko smartfon wyłączy wyświetlacz, o, w tym momencie wyłączy wyświetlacz, to zobaczcie, szybciej radzi sobie z ładowaniem właśnie przy tym wyższym napięciu ten kabelek. Chociaż nie są to jakieś przerażające różnice, ale jednak troszkę szybciej. Jeszcze raz sprawdzamy, wyciągnijmy sobie ładowarkę, odczekajmy chwileczkę i jeszcze raz. Znowu wolniej na 5V, 0,60. Odczekajmy chwilkę. Ok, wyświetlacz jeszcze się przyciemnia, jeszcze nie. O, teraz się wyłączył. I zobaczcie. I jest troszeczkę szybsze ładowanie już na ładowarce tej oryginalnej z oryginalnym kabelkiem. Tak więc przy wyższym napięciu ten kabelek działa szybciej. Tak więc jak widzicie, znowu te pomiary są dosyć ciekawe. Dają ciekawe informacje dla osób, które poszukują tych informacji. Jeżeli chodzi o sam miernik, jak widzicie, mamy tu kilka opcji wyświetlacza, czyli informacji, jakie chcemy, żeby były tutaj przekazane nam. Tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie linie, impedancja odbiornika. Oj, to jest właśnie ciekawostka, zobaczcie. 11 ohmów jest przy tym kablu, widzicie? 11 ohmów. A zmieńmy kabel i zobaczcie, co się teraz stanie. 11 ohmów, zapamiętajcie, przy szybkim ładowaniu. A przy wolnym? 7. 7 i 11, o tak, zapamiętajmy sobie. Dobra, zmieniamy kabelek. 7 i 11. Wyłączmy, żeby wszystko było tak, że tak powiem, od nowa. 7 i 11, jak pamiętacie. O, sorry. I teraz spoglądamy. Tu już jest oporność, impedancja znacznie niższa, 4,5 ohma. I czekamy, aż się wyświetlacz wyłączy. Tam było 7 i 11, a tutaj jest też 11 przy 9 V. Nawet troszkę mniej skacze sobie. Ale jak widzicie, różnice są. Tak więc kable mają tutaj ogromne, ogromne znaczenie. Oczywiście najlepiej używać oryginalnego, ale jak widzicie, niekoniecznie, jeżeli byśmy chcieli nie ładować szybkim ładowaniem, tylko na przykład wolnym cały czas, no to widzicie, na innym kablu szybciej naładujemy smartfona. Tak więc trochę to dziwne jest, no ale tak jest. Po prostu fizyka, oporność tych przewodów, które tutaj są, robi swoje. Dobra, jakie jeszcze możemy pomiary wykonać? Zobaczcie, weźmy sobie na przykład powerbanka. Tu kabelek, 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 smartfon i na przykład powerbank Samsunga. O, taki jakiś tutaj mam. Mam go dosyć długo, więc już jest mocno zużyty, wyeksploatowany, o tak bym się wyraził. Na wyjściu powinien mieć 5V, 1,8 A. Może kiedyś tak było, teraz już raczej nie. Ale sprawdźmy. Kabelek i co ciekawe, znowu zrobimy test na dwóch kablach, żebyście widzieli, jak to wygląda. Bierzemy sobie kabelek oryginalny. Tutaj jest siódemeczka, proszę bardzo.
Jeszcze miernik oczywiście. Ciach, ciach. Włączamy pomiar. 3, 4. Jak widzicie, 0,68 ampera, więc dalece odbiega ten pomiar od oczekiwanego na tym kablu oryginalnym. Sprawdźmy sobie jeszcze tu, ciach. Jest włączone podświetlenie. No to tak zostawmy sobie. Czyli jak widzicie, ładując w tym momencie smartfona, no bardzo długo byśmy musieli ładować. 5,7 V na 0,58 ampera. Sprawdźmy jeszcze raz, żeby wykluczyć jakieś przypadki. 0,58. Tu się nic nie zmienia. Prawie 3 W mocy. Ok, czyli 0,58. A teraz zmieńmy przewód na ten Noki. O, tak. I włączmy znowu powerbanka. I jak sami widzicie, znacznie szybciej ładujemy na przewodzie innego producenta. 5 W ponad mamy już ładowanie. Czekamy, aż się wyłączy ekran. Teraz się podświetlenie już prawie wyłączyło. I już jest wyłączone podświetlenie. Nic się tutaj nie zmieniło, żadnej różnicy nie ma. I ładujemy znacznie szybciej 5 W. Zobaczcie, 1,8 ampera. Tak więc jak widzicie, bardzo praktyczne, bardzo przydatne urządzonko tego typu. Na pewno przyda mi się niejednokrotnie. Ten mierniczek tańszy, o mniejszym, że tak powiem, zakresie też mi się może do czegoś przyda. Przy pomiarach takich, przy komputerach, bez żadnych szybszych ładowań z wyższym napięciem, to na pewno nam się to przyda. No i tak to wygląda. Czy Wam to polecam? Sami musicie ocenić. Jeżeli jesteście serwisantami, naprawiacie różne komputery, różnego rodzaju porty USB, sprawdzacie, weryfikujecie linie, no to w takim wypadku taki mały mierniczek na pewno się przyda, bo nie trzeba tam nigdzie wyciągać kabelków specjalnych i mierzyć. No tu mamy po prostu wszystko od razu na wyświetlaczu, szybko, sprawnie. Może się to niejednemu z Was przydać. Mnie się na pewno przyda, tak więc ja Wam polecam. Jeżeli byście chcieli oczywiście o coś zapytać względem tego urządzonka, to pytajcie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zachęcam Was do subskrypcji, łapa w górę i komentujcie. Cześć Wam!